Cześć, przyjaciele, z tej strony Tomek Dorożała. Chciałbym pokrótce podziękować Wam, kochani, za po prostu Wasze wsparcie finansowe i modlitewne. Przyjaciele, i tak pokrótce chciałbym e, jakby coś nakreślić. W ogóle cieszę się, że wielu z Was jest ze mną od wielu lat, wspierają tą służbę i ta służba y, nigdy nie będę pobierał opłat za duszpasterstwo, za w ogóle moje usługi. I tak dalej, i tak dalej, więc zawsze to będzie za darmo. Zawsze istnieje możliwość darowizn. Ale żeby też wam jakby opowiedzieć tym też, co się zastanawiają, albo wam jeszcze, kochani partnerzy, o co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że kiedy wy siejecie dobrowolnie serca w tą służbę, to wy przyczyniacie się do tego, że Królestwo Boże jest poszerzane. Hallelujah. Innymi słowy, nosicie kulę. Innymi słowy, dzięki waszej kasie to, co ja robię, jest możliwe. Bo gdybym nie miał tej kasy, to nie mógłbym w tak szeroki yy, jakby kąt działać. A to dopiero początek. To dopiero się zaczyna. A zatem, o czym tutaj mówię? Po pierwsze, Biblia mówi, że pieniądz umożliwia wszystko. Po drugie, pieniądz jest po prostu narzędziem, które ja wykorzystuję do tego, by szerzyć królestwo. A po trzecie, wasze wsparcie to wasz udział. Innymi słowy, to, co Jezus powiedział. Nie, nie, jakby... Nie gromadź sobie skarbów na ziemi, ale gromadź sobie skarby w niebie. I tak właśnie wy, przyjaciele, gromadzicie sobie skarby w niebie, ponieważ siejąc w tą służbę, ja robię wraz z zespołem, robimy wielką robotę, wielkie żniwo przyprowadzania ludzi do Chrystusa. I to jest dzięki Wam. Oczywiście wszystko jest dzięki Bogu i wszystko jest dzięki Wam. Rozumiecie, przyjaciele, potencjał tego, co wy robicie tak naprawdę? Wasze wsparcie po prostu ratuje tyłeczki ludzi. Po prostu wasze wsparcie powoduje to, że ludzie są zbawiani, a zatem sobie zbieracie skarby w niebie. Musicie to zrozumieć, że w ogóle tak to działa: że skarby sobie w niebie dzięki temu, co robicie, nabywacie. Hallelujah. I dziękuję Bogu za to, i dziękuję Wam za to, że ufacie mi że od tych wielu lat, co niektórzy, niektórzy od kilku miesięcy i wiedzcie o tym, że to robicie. Bo patrzcie, jedni wydają hajsy na różne rzeczy, inni na inne rzeczy, a Wy wspomagacie poszerzanie się królestwa, czyli skarby nieutracalne. Hallelujah! Tam to przeminie, to nigdy nie przeminie. Przyjmi teraz jeszcze większe błogosławieństwo na mocy imienia Jezus. Ojcze, modlę się o poszerzenie finansowe dla każdej osoby z otwartym sercem. Ojcze, modlę się o poszerzenie finansowe dla moich partnerów w imieniu Jezusa. Ojcze, modlę się o mądrość dla partnerów finansowych teraz na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci, że osoby, które się zastanawiają, nie będą się już dłużej zastanawiać, ale podejmą decyzję teraz na mocy imienia Jezus. Tato, dziękuję Ci za każdą osobę. Niech przyjdzie dwukrotne, dwukrotne poszerzenie portfela finansowego finansującego teraz. Ja wysyłam do Was aniołów na mocy imienia Jezus w tej chwili. Hallelujah. Ojcze, dziękuję Ci, że jedna osoba będzie zarabiać teraz 30 tysięcy złotych miesięcznie, bo ten pułap finansowy u Ciebie już rośnie. Ja ogłaszam jeszcze więcej, pomnożenie dwukrotne z 15 na 30 teraz na mocy imienia Jezus. Ojcze, dziękuję Ci za aniołów, za finansowego dla nich. Hola karabaszi. Tato, ja ogłaszam, że pojawią się tym ludziom kreatywne pomysły w głowie, które będą przynosić im po prostu rozwój finansowy. Ja usuwam przekleństwa teraz finansowe na mocy imienia Jezus. Usuwam duchy ubóstwa teraz na mocy imienia Jezus. Odcinam to teraz na mocy imienia Jezus. Niech przychodzą nowe pomysły, nowe okoliczności, nowi ludzie do Twojego życia, nowe kontakty, które umożliwią Tobie rozwój finansowy. Hallelujah, Haleluja. Amen.